Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed. No i jak pamiętamy, poprzednio udaliśmy się do Al-Mualima, który nam podsumował wydarzenia z ostatniej misji, powiedzmy. Ciekawe, czy się do mnie przyczepił, jak będę sobie kołować. O co chodzi? Co prawie mnie zabiłeś? Dobra, w każdym razie chcemy się udać w tej chwili do Akki. Akka jest w tę stronę. Dobra, wywaliło mnie tutaj gdzieś właśnie na środek, do rozdroża jakiegoś. I teraz tak się zastanawiam, jak tutaj przejść, bo fajnie by było tutaj, chyba że się wrócić po prostu. Bo jak pamiętacie, mam ambitny plan, żeby wszystkie punkty obserwacyjne sobie odblokować, więc może się udamy wpierw do tamtejszego. Dobrą stronę pędzę? Dobrą stronę pędzę, dobrze. Chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, jak to idzie? W teorii nie tak, ale w praktyce tak. Dobrze. O mój Boże, naprawdę? No ludzie, no. Dobra, którędy? Dobrze, pędzę. Tutaj w ogóle jakieś wojsko. Chyba. Nie wiem, nieważne. Omijamy. Słuchaj, ale tak mi się przypomniało, że powiedziałam wam, że w tej grze są templariusze, którzy są tacy bardziej niebezpieczni i w ogóle, ale w sumie zabijanie ich też jest spoko, bo niby to jest zabijanie wrogów Bractwa Asasynów, więc w teorii działania, które są pochwalane, prawda? W praktyce, no jak wam mówiłam, są oni bardziej potężnymi wrogami, są, więc no po prostu są trudniejsi do pokonania, bardziej upierdliwi i te sprawy. W ogóle tutaj widzę, że zmienił się mundurek? Chyba? Nie wiem. To nie jest templariusz. Dobra, już się martwiłam, że to templariusz tutaj jest. Dzień dobry. Ja chcę tylko na tyły tego majestatycznego budynku przejść. Uspokójcie się. Dobra, sobie weźmiemy plagę od razu. Króla Ryszarda w dalszym ciągu, więc dobrze. I tak, ogólnie rzecz ujmując, to templariuszy. Zabijanie templariuszy też jest z tego co pamiętam traktowane jako znajdźka w tej grze, więc. No, śmiesznie, co nie? Dobra, synchronizujemy w takim razie punkt obserwacyjny. Pierwszy w tym odcinku. Co prawda on nam nie zapewni nowych zadań, ale i tak chcę właśnie te punkty obserwacyjne wszystkie sobie zsynchronizować w tej grze. Tak się zastanawiam, jak to zrobić sobie. Czy Siano będzie moim wrogiem? Póki co nie. To chociaż tyle. Dobra. Koniu, manewruj jakoś, proszę. Liczę na ciebie. Dobra, pędzimy w takim razie. Dzień dobry. Zostaw mnie. Jezu, jak? Gdzie? Nie rzecz ujmując, również mogą nas konia, powiedzmy, zrzucić. Co prawda nie zrzucić per se, ale... no cóż, mogą sprawić, że nas koń strąci, więc... no to też jest nieprzyjemne zbytnio. Dobra, Boże, nie tak. Oznacz mi ten punkt obserwacyjny. Jakby tu sobie pobiec? Dobra. Myślę, że pójdziemy tutaj, do tego punktu obserwacyjnego, potem do tego i do tego. Myślę, że to będzie najbardziej optymalna droga. Powiedzmy. Więc dobra, pędzimy sobie. Oczywiście wszędzie tutaj są żołnierze, bo czemu by nie? Dzień dobry. Słyszeliście? Właśnie teraz mieliście przykład dobry tego, że oni mówią w różnych językach. W zależności od tego, gdzie się znajdziemy. O mój Boże, gdzie ja jestem? Dzień dobry. Zostawcie mnie. O, słyszałam francuski. Zostawże mnie. O, znowu słyszałam francuski. O, teraz mnie nie widzą, dobrze. Mogę się w spokoju wspinać. Bo wiecie, to, że jak właśnie się wspinam, a oni mnie widzą,
to niestety często oznacza, że rzucają kamieniami, a jak rzucają kamieniami, no to można się chyba domyślić, że mogą nas zrzucić z krawędzi, po której się wspinamy, do której jesteśmy uczepieni. O kurczę, widzieliście? Przeszłam kawałek w powietrzu. Ale niesamowite. Altair, ale z ciebie normalnie... Magik! No dobra. Sobie oznaczamy kolejny punkt obserwacyjny, tym razem trochę dalej. Ale już trudno. Wow, nawet siano działa w zgodzie ze mną. Swoją drogą, ja chyba właśnie nie mogę nawet wyjść z tego siana, dopóki mi nie zniknie ten wskaźnik ukrycia. No, zostawcie, że mnie! O, widzieliście? Już mi chciał konia pociąć. Dobra, dobrze biegnę w sumie. Teraz odbić w tę stronę trzeba. W teorii kierowanie się według tego kompasu, chyba, bodajże, w prawym dolnym rogu powinno wystarczyć, ale w praktyce ja generalnie jestem kiepska w zakresie... nie wiem, czy to można już nazwać geografią, ale... ogólnie kierowania się jakiegoś, jak tutaj mam wyżej wlecieć. Tutaj, tędy, dobra. Okej. Kretynizm stosowany. Żeby nie było. Dzień dobry. Hello. Dobra, biegniemy dalej. Przebiliśmy się. Hurra! Więc olać ich. Nie no, jak wam mówiłam poprzednio jakoś, w poprzednich odcinkach kiedyś, jak poprzednio byliśmy w tym królestwie całym, akurat strażnikami, jak nas gonią, w sensie tym, że gonią nas strażnicy w królestwie, kiedy jesteśmy na koniu, nie należy się przejmować, bo cóż, no to po prostu nie jest jakiś nie wiadomo jaki powód do przejmowania się. O, tutaj będzie gorzej trochę. Dzień dobry. Zostawże mnie. O, plaga. Ale nie zebrałam jej. Brawo ja. Przepraszam, widzą mnie jeszcze. Teraz mnie nie widzą. Bardzo dobrze. W sumie to chyba jest najlepsza taktyka, żeby ich olać po prostu i biec do tego, do odkrywania punktu obserwacyjnego. Nie zbiorę chyba tej flagi, bo trochę ich faktycznie za dużo. Na mój gust. Odkrywaj świat, Altairze. No i dobra, fajnie. Trochę więcej wiemy na temat świata. To sobie oznaczymy punkt obserwacyjny, przy którym w zasadzie byliśmy niedaleko jego. Dobra. Łacie, panie, jaki... O, nawet koń do mnie przychodzi, ale i tak ci zdradzę, koniu. Sorry, ten jest bliżej. Sorry, czarny koniu, idę na białego. Rasizm! Dobra, czy ja dobrze biegnę? A może by nie. No to w takim razie pędzimy, to sił w kopytach mojego konia. Bo musimy mocno nadwyrężyć naszego rumaka, żeby zgubić te pościgi, żeby nie mieli szans, bo przecież oni też mają konia, ale... chyba uznają, że to nie jest tego warte. Gonienie nas. Zostawcie mnie. Tutaj się można wspiąć, to może skorzystamy. Żeby właśnie... nie denerwować strażników, o. Dodatkowo. Zwłaszcza, że no jak mówię, tutaj też się da i po drugiej stronie już wlecimy do siana. Więc damy radę, na spokojnie. Dobra, wspinaj się, Altair. Dobra, do belki w takim razie. I odkrywaj świata więcej. Synchronizuj się ze światem. Symbioza. Przed chwilą rasizm, a teraz symbioza. Takie życie. Dobra, w takim razie mam już ostatni punkt obserwacyjny na naszej drodze do Akki. W takim razie bierzemy kolejnego konia. W ogóle jak komuś się nudzi i nie wiem, lubi zwracać uwagę na szczegóły, to może mi ktoś policzyć i napisać w komentarzu, ile razy ja zmieniam konie. Bo cóż, zmieniam je jak rękawiczki, tylko że nie w tę stronę pędzę. Oczywiście, w sumie mnie to nie dziwi, że ja w złą stronę pędzę. Dobra, przyspiesz, koniu. Koniu, drogi złoty. Jakoś tutaj, o. Nawet widzę już drogę, którą powinnam podążyć.
Trochę mnie dzisiaj chrypa łapie, co zresztą chyba można usłyszeć, ale na szczęście tak źle nie jest. W sensie gardło mnie nijak nie boli, tylko chrypa. Co możliwe, może się przerodzić w ból gardła jakiś, ale póki co jest okej. Nie ma jak tretowanie ludzi dla sportu, nie? Nawet nie wiem, gdzie są strażnicy, którzy mnie w teorii obserwują. Są uważni. Tutaj są żołnierze, to widzę ten orszak, który idzie. O Jezu! Tak to jest! Padnie człowiek na drzewo i od razu go gonią, podejrzewając o to, że zbrodniarz jakiś. Samo życie. Dobra, w takim razie obok mamy zaraz chyba przejście do Akki, jeśli dobrze widzę. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie dogonią ci strażnicy, co w teorii jeszcze mnie gonią. Tylko mnie stracili z oczu. Byłoby dobrze. Mamy kolejną flagę w takim razie. Na pewno nie zbiorę wszystkich, żeby nie było, ale no jak mówię, mówiłam. Jak będą po drodze jakieś, to będę zbierać. Po prostu, no jak mówię, nie wszystkie. Dobra. Odkrywamy więcej świata. I idziemy do Akki, w którym będziemy odkrywać jeszcze więcej świata. Tyle, że w Akce. Akce. Akce? Akce? Akce chyba. Tak mi się wydaje. O kurczę, przybiegli. No proszę. Trochę im to zajęło. Ale wytrwałość, trzeba im przyznać. Dobra. Natomiast to, że wy chcecie mnie gonić, to mnie niespecjalnie obchodzi. Bo ja już, cóż, wjeżdżam do Akki. Pa, pa. Zobaczymy, czy mnie w ogóle pozwoli zmienić lokację, kiedy mnie gonią. To jest w sumie też ciekawe. Czy właśnie pozwoli mi gra na to? A pozwoli. Dobrze. Wejdź na wysoki budynek, aby obejrzeć otoczenie z lepszej perspektywy. Dzięki takim obiektom możesz łatwiej orientować się. Tak, wiem. Drogi głosie z maszyny. To już wiem i intensywnie z tego korzystam. Tak, ale ciekawe właśnie jest to, że intensywnie się zmienia tutaj światło też. W sensie, no, drastycznie bardziej. Nie tyle intensywnie, co drastycznie. No, mamy nasze pierwsze spojrzenie na Akkę. Więc no dobra, wejdziemy sobie tutaj i może tym razem pójdziemy dachami, a nie mieszkańca sobie uratujemy, bo jesteśmy złymi ludźmi, ha, 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 ha. I nic mnie nie obchodzą ludzie. Tym razem idziemy dachami. Ogólnie rzecz ujmując, to ja akurat jeśli chodzi o aktywności takie, które można wykonywać, to chyba właśnie preferuję właśnie takie skakanie po dachach, jest krótsze i bardziej efektywne moim zdaniem. Dobra, w takim razie zaraz obok mamy punkt obserwacyjny. Tam gdzieś, okej. Co mu się stało? Dobra, to sobie zejdziemy. Wow, nawet wikołka zrobił. I tutaj jest punkt obserwacyjny, dość niski w sumie. O Jezu, ktoś mnie tutaj komentuje intensywnie. No dobra. To poproszę... O, łucznik! Poproszę o odkrycie właśnie tego punktu obserwacyjnego. Znaczy bardziej odkrycie terenów dookoła, ale wiecie o co chodzi. Swoją drogą, powinnam mieć w tej chwili chyba, wydaje mi się, noże do rzucania. Mam noże do rzucania. Ale nie mam noży do rzucania. W sensie mam je odblokowane, ale nie mam ich. Nie mam ich zbytnio w ekwipunku, więc trzeba znaleźć osoby, od których można te noże ukraść. Ponieważ tutaj. Tutaj chcąc nie chcąc, my nie mamy dostępnych pieniędzy, więc trzeba sobie radzić inaczej zgoła. A jakby tutaj pójść? Coś, jaką by ścieżkę obrać, żeby było najwygodniej? W sumie to ja bym od tego punktu obserwacyjnego zaczęła. Trochę daleko, ale ja lubię sobie ustalać ścieżkę, po jakiej chodzę, żeby wiecie, wszystko było właśnie po drodze. A co ty robisz? Nieważne. Jezus Maria, jak mnie denerwują dosłownie te baby, jak obok nas chodzą i proszą o pieniądze, bo jak się im nie da tych pieniędzy, a one chwilę obok nas chodzą, prawda? To one są skłonne nawet nas popchnąć.
O Jezu, tu mnie nie przepuszczą, bo co? Bo nie mam glejtu, czy co? Weź człowieku, teraz bądź mądry i obchodź ulicę. Dobra, w takim razie sobie darujemy obchodzenie ulic. Nie rób ta... Altair. Dobra, teraz tutaj. Da radę? Da radę. Strapuj się w takim razie. Altair! Mówię, wdrapuj się, a nie zeskakuj. Halo, współpracy trochę. O, dzień dobry. To się udało. Czy ktoś nas jeszcze obserwuje? Nie widzę zbytnio, więc dobra, wdrapujemy się, póki możemy. No, ktoś mnie widzi zdecydowanie, ale pojęcia nie mam kto. Już mnie nie widzi, okej. Okay. Można i tak. Tam widzę kolejnych dwóch. Aha, stąd mnie obserwował, okej. Okay. Cóż, jednego strażnika już się pozbyliśmy. Dwa. I idziemy w takim razie teraz do tego punktu obserwacyjnego. Jezus Maria, trochę daleko. Chociaż czekajcie. Czy mi się nie opłaca kradzieży kieszonkowej wpierw zrobić? Mamy skończyć dwa śledztwa. Nie, dobra. I chodźmy według pierwotnego planu, czyli wpierw punkt obserwacyjny, a potem śledztwa. Trochę muszę przyznać, ja chcę to zrobić, żeby jak najbardziej wydłużyć nam pasek zdrowia. Bo myślę, że miło by było mieć wydłużony ten pasek zdrowia. Jak najbardziej się tylko da. O, mamy tutaj takiego pana, od którego można kraść noże. Tylko najwidoczniej w tej chwili jeszcze nie mogę ich kraść. Jest to przede mną zablokowane. No dobra, tutaj jest kolejny. Oho, czuję misję właśnie pobicia, przesłuchania. Dobra, czy sobie może tutaj się wdrapię? Albo spróbuję. Nikt nie ma takich umiejętności jak dobry chirurg, przywódca szpitalników. Garnier na plus jest niezrównany. Okej. Akurat to jest nazwisko naszego celu, Garnier na plus. Więc można sobie właśnie posłuchać. Dobra, ale my się wdrapujemy w tej chwili na kościół, no proszę. W takim razie... Aha, nawet nie tutaj. Dobra, sobie z krzyża sobie obserwujmy otoczenie. Myślę, że to jest trochę lepszy niż punkt obserwacyjny, niż tabelka. Bo wiecie, na tej belce to by nam właśnie krzyż zasłaniał, a z krzyża nic nam nie zasłania już. I dobra, w takim razie w tę stronę, teraz chyba w tamtą, co nie? Tak, w tamtą. Parę miedziaków, to wszystko! Zostaw mnie, kobieto! Masakra z tym. W sumie jestem ciekawa naprawdę, ile w całej grze jest punktów obserwacyjnych, pewnie sporo. W sensie zakładam, że, bo wiecie, są trzy dzielnice ogólnie w każdym mieście, a są trzy miasta właśnie, więc wiecie, w każdej dzielnicy jest około, no na pewno 10, w sensie na pewno 10, około 10 punktów obserwacyjnych jest właśnie w każdym mieście, w każdej dzielnicy, przepraszam, miasta. O! Jak temat? Ała! Dobra, masz kontrę. Ach, kontra! Mój ulubiony sposób walki. W sensie bardziej ulubiony ruch w walce, myślę. Ten jaka małpka z niego, joj! Jakie to jest urocze, na swój sposób. Tak, kurczę, gram wytrenowanym, przepraszam, mordercą. I mówię, że jest uroczy. No i dobra, w takim razie tutaj. Punkt obserwacyjny 4 na 11. Nie, proszę, nie odchodź! Proszę, spadaj! Oho, templariusz? Wait a second. No, chodź. Chodź. Ała. Ała! Wstawaj! Zostaw mnie. Dobra, póki leży, to sobie go pociachamy. Trochę. Jak widzicie, templariusz zlikwidowany. 60 templariuszy w całej grze jest. Powodzenia z szukaniem i cierpliwości do likwidowania ich.
krajówki, w sensie z pola widzenia ukryj się, wykorzystuj. O Jezus Maria, ja wiem, ja wiem. Dobra, chcę zejść. Dziękuję. Nie, no. Błagam was, panie, proszę tylko o parę monet, proszę. Jezus Maria, jacy tutaj ludzie są denerwujący. Strażnicy też, widzicie dziada? Jak się odwróci, to już będzie. Co ty tam robisz? Poganinie! Zaraz cię zastrzelę! Odejdź stąd! Źle. Mam nadzieję, że mnie nie będzie chciał zaatakować, dopóki się nie wdrapie. Fajnie by było. Tutaj w ogóle kolejny jest. Hello there! Nie ma co. Jezu, te jęki w tle. Czy dam radę się teraz poruszać? Nie, dobra. No cóż, bywa. Kiedy praca cię zabija. Dobra, to w takim razie do kolejnego punktu obserwacyjnego. Z pieśnią na ustach normalnie, tylko że bez pieśni. Bo gra nie pozwala na, nie wiem, włączenie jakichś pieśni. Ja też muzykalna aż tak bardzo nie jestem, więc no. Więc nic, nie pośpiewam, sorry. Zostaw mnie, w sensie zostawcie we mnie. Wszyscy, co chcecie do mnie gadać. Hello there. Jezus Maria. Nie ma jak bugi, w których to postać w sensie podskakuje, żeby zabić przeciwnika. Nie wiem, chyba z wysoka albo z wyskoku. A potem no się dzieje takie coś, że nagle się animacja zmienia, że go zabija z bliska. Kocham. Kocham wręcz, kocham. Nie ma co. Dobra, kolejny punkt obserwacyjny w takim razie. Hurra! Co my tu mamy w ogóle? Próba zabójstwa dla informatora. Właśnie, no, nowy znacznik. Nowy znacznik zadania do śledztwa. Hurra! Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie. O, tutaj by się będzie się chyba. W sensie do tej misji myślę będzie się opłacało uratować jakiegoś mieszkańca. No, coś czuję. Czekajcie, tutaj może. Halo. Czy możesz którędy tutaj wskoczyć? Altair? Może po drzwiach? Nie. Niespecjalnie rozumiem. No, zostawże te studnie. Altair, uspokój się. Mamy tutaj jakichś pacjentów. Nie masz dokąd. Ja nie mam dokąd się wspinać. Bądź wreszcie cicho, nikt ci nie pomoże. Masakra, masakra, ludzie, masakra. O, tutaj można budynek wykorzystać, żeby się wspiąć. Jeśli zrobi sobie krzywdę, ja mu nie pomogę. A, nikt cię nie prosi. Ja, w sensie, ogólnie rzecz ujmując, te komentarze, które są w tle, momentami są zabawne, ale częściej jednak zgoła denerwują. Tutaj mamy naszego spinaczki. Dobra, wracamy sobie po krótkiej przerwie. Jak widzicie, ja właśnie wyszłam z biura, ponieważ hehe, cięcie, wiecie, wyłączona gra i te sprawy. No nie no, skraszowało grę po prostu. Dobra, w każdym razie idziemy znowu do punktu obserwacyjnego. No i tyle. Dobra, pędzimy przed siebie oczywiście, skakanie w tej grze. Momentami trudne jest. Zwłaszcza, że Altair ze mną współpracować zbytnio nie chce momentami. Ale co tam. Dobra. Belki. A ja mu wtedy nie pomogę. Jezus Maria, w ogóle to, co czasem właśnie ludzie mówią w tle tutaj, to jest takie, ach, masakra. O, czy ja mam nowe dorzucanie? Nie, nie mam, dobra, to może ja ominę tego strażnika. Da radę? No jakoś okiennicy doskoczyłam, chciałam na dach, ale już trudno. Ajajaj, czasami te dialogi z tła to są takie, że ma się ich dość po prostu. Aj, jak tutaj wejść? A, tam widzę coś, dobra. Czy my tutaj przed chwilą w ogóle nie byliśmy? W sensie przed cięciem? Tak, chyba tutaj właśnie. Nie powinno cię tu być, odejdź zanim komuś coś się stanie. Przepraszam, nie ma mnie? Halo?
Nie o, teraz jestem. Mówisz? I się nie udało. Ała! No weź mi wpadnij w ten tryb walki. No. I po zawodniku. Dobra. W takim razie idziemy tutaj na mury. Po drabinice. Dzień dobry. Gdybym miała ukryte ostrze, to by było tak bardziej płynne. Ale nie miałam, więc już dobra. Tego oszczędzę. No i wyszłam ci z zasięgu wzroku. Zadowolony? Ktoś zauważył ciało, czy co? Tak, zauważyli ciało. Dobra. Ale to mnie nie obchodzi, albowiem obserwuję piękny teren Akki. Tak, bo w Akce jesteśmy. Boże, nawet takie rzeczy mi normalnie umykają momentami. Co tu mamy za flagę? Bardzo ładną. Nie będę się wygłupiać, że pamiętam, czy to jest flaga krzyżowców, templariuszy, czy kiwi, jeszcze kogo. Więc, no jak mówię, nie będę się wygłupiać akurat w tej materii. I po prostu się nie będę odzywała. Bo nie wiem, nie pamiętam. Czy ja to flaga i w ogóle. Tutaj mamy jakąś fajną ścieżkę. W ogóle flaga tam jest, dobrze wiedzieć. No, tak więc mamy flagę. Czy tutaj można gdzieś do jakiegoś siana doskoczyć, żeby było miło i sympatycznie? Chyba nie. To pójdziemy właśnie w ten sposób i lecimy. O! Mamy tutaj, można powiedzieć, nową przeszkadzajkę terenową, czyli tak zwany szaleniec. I on generalnie, jak widzicie, no, bez powodu nas bije. Ale często i tak w momencie, w którym jesteśmy my okładani przez bandę szaleńców, to strażnicy z nami mają problem, a nie z tymi szaleńcami, więc nie ma sprawiedliwości na tym świecie. O mój Boże, pamiętam ten punkt obserwacyjny. Tu mi się wydaje, że to ten. No. Chyba możliwe, nie wiem. Bo to jest takie, które, przy którym trzeba naprawdę sporo się naskakać. W sensie, nie, to chyba nie jest ten. No nie, to nie jest ten, dobra. Ale wiem, pamiętam, że jest taki jeden punkt obserwacyjny w tej grze, który dosłownie od każdej strony jest... od każdej strony są jacyś strażnicy i trzeba albo ich wszystkich wpierw wybić, albo się nieźle na gimnastykować, żeby nie tyle nas nie zauważyli, co bardziej nie zwracali na nas uwagi, ten już do mnie celuje. A ja sobie tylko patrzę na okolicę, jaka piękna, jaka... Ach, och, ach. Nie pozwólcie mu uciec! Zostaw mnie. Dobrze. Dobrze, że nawet się nie włączył ten tryb cały pościgu, czy kiwie czego. A nie, przepraszam, włączył się. Dobra, to ja idę do siana. Nie ma mnie. Okej. Ciekawe rzeczy się tu podziały. Nie ma co. To uczucie, kiedy sobie podtruchtujesz w... powiedzmy, na odległość dwóch kroków sobie podtruchtujesz i już gadają, że w ogóle jesteś szalony jakiś i tego, że tak pędzisz, prawda? To ma sens. O, tutaj chodzi kolejny pan. Tutaj akurat się nauczyłam, że lepiej nie próbować sobie wskakiwać na tą tyczkę z takiej pozycji, więc powiedzmy, że ja tego nie będę robiła. Zbytnio. Ach, jaka piękna Akka, jacy Boże, przez mój brak umiejętności mówienia wyraźnego trochę skiepściłam żarcik, którym chciałam rzucić. Ale cóż, trudno bywa. Mianowicie, żart miał brzmieć, jaka piękna Akka, jacy brzydcy ludzie, o. Wow, udało się powiedzieć. Przepraszam? Jezus Maria, tobie co? Tak to jest, jak się za dużo wypije, nie? Generalnie kończy się martwym tak zgoła. Haha, udało się. O, no proszę. Patrzcie, mamy tutaj na granicy naszego terenu, po którym możemy biegać. Punkt obserwacyjny. Znaczy... A, nie! Altair, dlaczego musiałeś spaść? Czy naprawdę ma powód, żeby...
Nie rozumiem, halo? Co próbuję osiągnąć. Przepraszam? Przepraszam! Ci są mocniejsi, że jacyś nie giną z miejsca od kontry. Jezus Maria, ile was tu się na mnie rzuciło? Kurczę. Jezus Maria, jak ja bardzo nie widzę, co się tu dzieje. Czy on próbuje z nami walczyć? No nie wiem. Jak dla mnie to chyba tak. Boże, te krzyki tłumu. Aj! Weźże mnie zostaw. Ten do mnie chyba po niemiecku jeszcze krzyczy coś. Ja chcę sobie po prostu wejść w tryb normalnego cywila i ruszać dalej przed siebie. Ała! No, żeś kurka wodna! No, żeś... Zostawże mnie! Jezus Maria, jak ten mnie okłada! Ała! Czy wy to widzicie? Ała! Zostawże mnie! Zginęłam. Okej, mamy pierwszą śmierć. Znaczy, przepraszam, nie pierwszą, pierwszą w walce. Bo standardowo zręcznościowe rzeczy mi bardziej większych trudności nastręczają. O. Matko Boska, ale jacy mocni są w tej akcji, Jezus Maria. W ogóle mam wrażenie, że coś jakby z grą to jest, bo szczerze przyznam, w mojej pamięci jakoś ci strażnicy byli słabsi kiedyś, ale dobra, może to ze mną jest coś nie tak. Tutaj jest zamknięte dla mnie do dalszego zwiedzania, to sobie biegniemy tutaj, sobie wskoczymy. Sobie ukryte ostrze od razu wybiorę, na wypadek gdyby tutaj jakiś zabłąkany się trafił do eksterminacji. No i dobra. Tak, ja wiem, że błąd w animusie, bo nie mogę tam iść jeszcze. Dobra, zostaw mnie. Nie ma mnie, sio. Nie chcę ryzykować przejścia za tę barierę, bo to generalnie nie jest ta, że tak powiem, lita ściana. Po prostu taka ściana bardziej, czy coś, tylko... możemy przekroczyć tą pseudo ścianę białą, natomiast spowoduje to desynchronizację, więc w teorii można, w praktyce trochę nie. Zresztą mogę wam zaraz pokazać w sumie, myślę, bo tutaj nie powinni mnie zaatakować, jeśli będę chciała przejść. O nie, jednak w tej grze to jest lita ściana. Okej. Okay. O, dostaliśmy w ogóle nowy pasek zdrowia. Fajnie, fajnie. Dobra, pójdziemy sobie przy okazji jedno śledztwo wykonać. Bo kto broni? Dobra, ja nie chcę się tutaj mieszać. Wasze terroryzowanie ludności cywilnej. O, może tak. O kurczę. Cześć. Dobra, dopóki sobie machasz rękoma, to cię trochę poatakuje. Ała, zostaw mnie. O, perfekt. I atakujemy, dopóki możemy. No i fajnie. Mamy temperusza w takim razie. Likwidowanego kolejnego. To ja sobie jeszcze biegnę na dach albo coś. Ta bardzo mi wychodzi to biegnięcie na dach, co nie? Dobra. Wchodź, Altair, wchodź! Szybciej. O, pięknie. Aha, to nie jest dach, to jest jakiś teren dalszy, okej. Okay. W takim razie ja sobie stanę za drzewem, o. I moi drodzy, w tym momencie się pożegnamy, ja zaraz będę nagrywała kolejny odcinek, więc sobie się spotkamy w dokładnie tym samym miejscu. Tak więc dzięki wam wielkie ludzie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że będziecie też oglądali kolejne. No i do usłyszenia z tym razem, cześć!